Cześć, tutaj Belator. Chcielibyśmy dzisiaj Wam zaprezentować kołową frezarkę drogową marki Wirtgen, model W50DC, rocznik 2008. Jak możecie zauważyć, podajnik jest sztywny, nie jest składany. Wersja czterokołowa, w środku silnik Deutza, 92 kW, waga operacyjna 8 ton, bęben 0,5 metra. Na razie sobie tutaj z zewnątrz ją obejrzymy, jak wygląda. Później uruchomimy, zajrzymy do bębna, do komory frezującej, jak bęben wygląda. Tutaj trochę możecie rzucić okiem na taśmę podajnika. Później to opuszczę i zobaczymy sobie to z bliska. Przebieg to około 6000 motogodzin. Maszyna nie jest wyeksploatowana bardzo. Spokojnie posłuży jeszcze kolejnemu użytkownikowi. Do zobaczenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak chcecie, zajrzymy sobie do silnika. Mamy tutaj wszystko na widoku. I jeszcze druga strona. Lusterka. Maszyna jest w pasażerze. Pokrywa pulpitu. Już zaglądamy na mostek kapitański. Tutaj jest. Ale dobrze się nie jest część systemu oczyszczania spalin. Dobra, ja uruchamiam. Zazbroimy maszynę. Tutaj mamy dźwignię kierunku jazdy przed tył. Kierunek podajnika, prędkości, prędkość obrotów silnika. Tutaj możemy, jest pokrowiec, który możemy przykryć wszystko, żeby woda nie leciała. Wskaźniki wibracji. Na magnesie można podłączyć koguta. Także z góry na podajnik. Siedzenie w bardzo dobrym stanie. Tutaj krzyczę nam, bo jest mało paliwa, ale już ją odpalę. Ona wcześniej trochę pracowała, ale naprawdę stała całą noc i od pierwszego strzału ruszyła. Więc ja sobie za chwilę podniosę. Thank you.
pojazdu. Ocenienie tego na własne oczy, na własnym zakresie, a nie uchwalić. No to jest troszkę, jest gorzej. Byłoby to wesołe mniej. I teraz do przodu sobie pojedziemy, a może zmniejszę tutaj prędkość, żeby zmniejsza. Thank you.
używanie tego typu maszyną, to serdecznie zapraszamy do nas, do Gniezi. Od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. To tyle na razie. Trzymajcie się. Cześć.